Dyskryminacja to forma wykluczenia społecznego objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie w innych porównywalnych sytuacjach. Wyróżniamy dwie formy dyskryminacji. Dyskryminacja pośrednia, czyli niecelowa, i dyskryminacja bezpośrednia, czyli celowa, wykonywana na skutek specjalnego dokuczania komuś. A oto ich przykłady. Dzień dobry. Ja chcę pracę. Ja być pracą... Przepraszam, dla takich ludzi jak pan nie ma pracy w naszym kraju. Proszę stąd wyjść. Do widzenia. To jest Amelka. Ma dziecięce porażenie mózgowe. Wymaga długotrwałego leczenia i stałej opieki medycznej. Jest dziewczynką wesołą i radosną. Nie dyskryminuj. To był tylko film, ale w rzeczywistości osoby niepełnosprawne też potrafią kochać i starają się funkcjonować jak normalni ludzie. Nie dyskryminujmy. Jak ty wyglądasz? Nie każdemu się powodzi w życiu. Nie patrz na wygląd, lecz na osobowość i co ta osoba ma w środku. I nie dyskryminuj. Nie interesujmy się innych uczuciami. Chcesz być gejem, to bądź gejem. Chcesz być lesbą, to bądź lesbą. I nie dyskryminuj.